Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, który jest w nas, a który się może przejawiać w różnych obszarach naszego życia. I dzisiaj chciałam opowiedzieć o cyklu dopaminowym albo kole dopaminowym. Ostatnio się tak zdarza, że rozmawiałam mówiłam. Występowałam na konferencjach dla nastolatków, więc mówiłam o między innymi też właśnie o telefonach, o ekranach, jak one wpływają na nas. I tam pojawił się też automatycznie temat koła dopaminowego czy cyklu dopaminowego. I jakby to powiedzieć, był to taki temat, można powiedzieć, automatyczny, normalny. Ale zauważyłam, że temat cyklu dopaminowego tak naprawdę jest bardzo obecny w naszym życiu i niekoniecznie musi być związany z ekranami. I dlatego właśnie postanowiłam nagrać to wideo. Chodzi o to, że mamy poziom stresu, jeżeli w ogóle żyjemy, żeby żyć, potrzebujemy stresu, potrzebujemy wyrzutu kortyzolu, wyrzutu adrenaliny do naszej krwi, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek robić. Problem jest w tym, że my jakby jesteśmy uzależnieni od kortyzolu, przebywamy w stanie z nadmiernego wyrzutu kortyzolu w większości naszego czasu. W związku z powyższym zachodzą różnego rodzaju procesy, które nie pozwalają na regenerację naszego organizmu, na naszą regenerację. Także nie pozwalają na kreatywność, nie pozwalają właściwie jakby w iściu do przodu w naszym życiu. I teraz przeciwnym hormonem, można powiedzieć, wprawdzie to nie jest hormon, który jakby eliminuje działanie kortyzolu, ale jest to hormon, który w stresie jesteśmy właśnie tacy pobudzeni, zamknięci. Natomiast hormon, który powoduje, że jesteśmy troszeczkę tacy, może zapominamy o tym zamknięciu, zapominamy o tym stresie, o tym napięciu, zamknięciu, to jest dopamina. Dopamina jest to hormon, który jest hormonem takiego efektu wow, efektu czadersko. I kiedy się popatrzymy na nasze życie, takie sprzed telefonów, smartfonów, to zobaczymy, że mieliśmy kilka efektów wow w naszym życiu. Przeważnie są to takie szczególne jakieś okoliczności, jakieś specyficzne, jakieś urodziny, jakieś święta, jakaś wizyta niespodziewanych gości, czy takich wyczekanych gości, jakieś cioci, wujka gdzieś tam, czy koleżanki, czy wyjazd na jakiś obóz, nie na każdy, na niektóre. Na przykład, przypomniało mi się, jak ja zostałam wybrana Miss Kolonii. Więc to jest taki efekt wow. I mamy tego, możemy sobie tak naliczyć kilka takich momentów. Co robią te momenty? Te momenty nie dość, że wprowadzają w nas taki fajny stan takiego spełnienia, takiego wypełnienia. Jest to troszeczkę zbliżone do spokoju. Każdy tam ma mniej więcej wachlarz swoich emocji, które są związane z tym efektem wow. I problem jest w tym, że ten efekt wow jest uzależniający.
my chcemy tego efektu, my dlatego sobie wspominamy takie różnego rodzaju tam rzeczy, że właśnie jak ja na przykład stoję i widzę się, jest, ale jak kiedyś to ja byłam miss w kolonii, ale byłam. I od razu jest lepiej. I tak każdy ma taki momencik. I to jest tak jakby, no właśnie, podnosi naszą samoocenę, podnosi nas, po prostu tak podnosi nas. Wyciąga nas z tego dołka, z tego stresu. Problem jest w tym, że obecnie jesteśmy jakby uzależnieni od dopaminy, od tego efektu wow. Czyli dopaminę też możemy uzyskać, efekt wowowy możemy uzyskać jedząc czekoladę. Dlatego tyle osób jest uzależnionych od czekolady. To jest ten stan, który jest bardzo podobny. Oczywiście telefony, tutaj nie będę się nad tym zatrzymywać, ale wszystkie te momenty, ktoś mi napisał wiadomość, ktoś o mnie pomyślał, ktoś wysłał mi serduszko, coś. Jesteśmy cały czas uzależnieni, właśnie wie, to jest bardzo dużo związane z telefonami, ale jesteśmy uzależnieni od tego efektu wow, od tego, że wow, chcę, tak, że jestem rozpoznawalna, jestem, jest fajnie. Problem jest w tym, że ten efekt dopaminy jest efektem, który jakby potrzebujemy go rozkręcać i chcemy więcej. Więc to, że ja byłam kiedyś miss, tu zostańmy przy tym, bo przyszedł mi ten przykład, byłam miss kolonii w pół, nawet nie był półtusek, jak to się nazywało? Swarzewo. W Swarzewie, tam 1980 ileś, to ja teraz, żeby trzymać ten efekt wow, ja muszę być teraz miss półtuska, bo to obok większe, albo w ogóle Wejherowa, bo to tam w ogóle, albo w ogóle całego regionu gdańskiego. I lecimy, chcemy coraz więcej. Już mi nie wystarczy jedna kosteczka czekolady, ja muszę sobie zjeść tabliczkę, ja potrzebuję. I to jest ten efekt wow, ja go muszę cały czas jakby podsycać. On musi rosnąć, musi być więcej. Dlatego też mamy w sobie takie, dużo osób do mnie przychodzi, czy w ogóle jak się rozmawiam z ludźmi, to widzę taki efekt, że ja muszę właśnie więcej, jeszcze to, jeszcze tamto, tu odhaczanie z listy, to też jest właśnie taki efekt wow, bo jak odhaczę, to zrobiłam, dało mi się i lecę dalej i mam ten efekt wow. Więc muszę go mieć więcej. Co się dzieje? Centrum mózgowe w mózgu, na które działa dopamina, czyli ten ośrodek szczęścia, ten ośrodek właśnie przyjemności, jest jednocześnie ośrodkiem bólu. W momencie, kiedy brakuje mi tej dopaminy, odpala się ból. I to boli. Boli brak. Widzę brak. Wszędzie widzę właśnie braki. Dlatego jest ta chęć. Muszę tamto. Bo inaczej będzie boleć. Bo inaczej zobaczę brak. I teraz zobacz swój dzień. Jak on wygląda. Na ile ty właśnie przez cały dzień generujesz tą dopaminę, która notabene, jeżeli nie mamy kortyzolu dość obniżonego, to ona po prostu będzie i nie będzie, będzie wznosić się, opadać, zanikać i będzie tylko większy stres we mnie generować, ale nie będzie generować jakby takiego szczęścia czy dobrostanu, czy właśnie ten ośrodek przyjemności nie będzie zaspokojony, tylko będzie, to jest takie pobudzanie i wyłączanie. Ja teraz potrzebuję więcej pobudzania. I teraz, jak wygląda Twój dzień? W momencie, kiedy Twój dzień kończy się tym, że jesteś zmęczona, sfrustrowana, z brakiem,
To znaczy, że jesteś w cyklu dopaminowym, że cały czas przesz do przodu, jesteś jakby na tym efekcie wow, biegniesz za tym efektem wow, bez obniżenia stresu, bez obniżania kortyzolu, i to powoduje właśnie zmęczenie, frustrację, jakieś problemy w regeneracji organizmu, organów i tak dalej, i tak dalej. Problemy ze snem. Ten ból dopaminowy może doprowadzić w pewnym momencie do depresji, ponieważ jeżeli ja mam zaburzenie, kończę dzień właśnie sfrustrowana, jakby z brakiem sił i tak dalej, bardzo często tutaj, no w ogóle jeżeli jestem w stresie, to nie mogę zasnąć, bo nie wydzielają się hormony odpowiednie, mam problemy z zaburzeniem snu. Jeżeli mam zaburzenia snu, prowadzi to do właśnie jakichś tam depresji czy innych zaburzeń nastroju, że tak powiem. Więc tutaj ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyś przyjrzała się, na ile biegniesz, pędzisz za tym efektem wow, na ile on jest obecny w Twoim życiu i on jakby rządzi Twoim życiem. Bo tak się dzieje, że właśnie zaczynamy być uzależnieni od dopaminy i w tym momencie chyba jest nawet taka książka, której tytuł jest Pokolenie uzależnione od dopaminy, czy coś takiego, czy uzależnienie od dopaminy. W każdym bądź razie właśnie na ile jesteś uzależniona od dopaminy. No, mam nadzieję, że nie bardzo. Cudowności, wspaniałości, miłego dnia. Ja zapraszam na konferencję. Będę opowiadać tym razem, to jest konferencja online, będę opowiadać o traumie. Na dole będzie link. Oczywiście konferencja startuje teraz w tym tygodniu. Ja będę miała, będę miała wykład w środę, w trzecim dniu konferencji. No i jeżeli widzisz to wideo później, to już nie będzie możliwości. Ale jeżeli jesteś jeszcze, to jest 7 października, zaczynamy konferencję, to wideo też się pojawi 7. Więc mam nadzieję, że dołączysz, że posłuchasz też inspirujących wykładów, osób i no i wyniesiesz coś dla siebie. Cudowności, wspaniałości i miłego dnia. Pa, pa.